Siemaneczko, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Reczek i witam was kochani już chyba w trzecim odcinku serii Oceniamy Ciężarówki. Bardzo się cieszę, że nadszedł ten moment, bo słuchajcie, nie mogłem się doczekać, kiedy wyłonimy kolejnego zwycięzcę, który wygrywa trzeci odcinek właśnie z tej przecudnej serii, ponieważ mi się bardzo fajnie tą serię nagrywa. Czyli oceniamy ciężarówki, ja patrzę na waszą ciężarówkę, na wasze zestawy, na tło za wami, także to wszystko było pięknie, ładne, estetyczne. Oceniam za pomocą gwiazdek, wy również oceniacie to za pomocą gwiazdek i wybieramy ostatecznie jednego zwycięzcę danego odcinka. Słuchajcie, jak widzicie, ktoś tam wykraka, bo ktoś pisał, że Arek, a jak zwykle o drugiej w nocy już nagrywał, zobaczcie, jest 2:20, 1 października, ale niestety w ciągu dnia zbytnio czasu nie miałem, w ciągu dnia przygotowałem się do innych materiałów i mówię, dobra, wrócę sobie z pracy, skończyłem gdzieś tam koło 1:00, wróciłem do domu, ogarnąłem się i tak dalej, mówię, dobra, przygotuję sobie wszystko, ekszyna, ustawiłem wszystko, co trzeba, mówię, dobra, to jest czas, by usiąść i nagrać dla was właśnie oto ten odcinek, więc witam was serdecznie w trzecim odcinku Oceniamy Ciężarówki. Jak możecie zauważyć, mam już odpalony sobie kanał odpowiedni. Kanał został otwarty 28 sierpnia, dziś mam 1 października. Był kanał zamknięty aż do środy, która była przed chwilą, chyba też gdzieś tam takie właśnie okolice właśnie tej daty, bo pozwólcie, że spojrzę jeszcze na wrzesień. Tak, w sumie prawie że równy miesiąc był otwarty kanał, 28 października do 28, tak, do 28 września był kanał otwarty. Słuchajcie, więc kanał został otwarty 28 sierpnia i od tej daty będziemy sobie właśnie sprawdzać, będziemy reagować. Czy wy zareagowaliście, to ja będę teraz reagować na wasze, słuchajcie, zdjęcia. A jak możemy widzieć na załączonym obrazku, pierwszą osobą, która podesłała szybciutko zdjęcie, był to Kobar. Dzień dobry, Kobar. ETS2 Volvo w trasie. Polska Autostrada, pędzimy na rozładunek Volvo FH4, 500 koni mechanicznie, konfiguracja 4x2, znaczy Powelt, o, Wieltona, chłopie, nie pogadasz, co ty tu masz, powiedz mi, Kobar, Kuba, Polska, no powiem ci, że nawet to zdjęcie ma swój taki polski akcent, bym powiedział, delikatna jesień, w tle jakiś billboard, Ruchej Aj również jest. Ładne jest to zdjęcie. No, jakby, kurczę. Chociaż ja ogólnie nie przepadam za zdjęcie, które jest w mgle, ale naprawdę to zdjęcie oddaje klimat jesieni. To wygląda bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ciężarówka też ładna, bardzo minimalistyczna, co ja osobiście prywatnie lubię. Naczepa, szkoda mi, że ta naczepa nie jest jakaś taka troszkę insza. Nie wiem, na przykład Wielton napisał, bo tak jak to było napisane, jest to twoja naczepa. Coś mi tutaj brakuje, żeby wiecie, dać to takie zdjęcie, nie? Ale myślę, że na spokojnie, bo jest to zdjęcie innej kategorii w ogóle, ponieważ jest to zdjęcie, gdzie oceniamy tutaj ciężarówkę. Chyba nie grasz na ultra jakości, bo tak trochę ty dziewka, ale no może tak być w ETS-ie, ciężko mi w sumie powiedzieć, jak to wygląda w całkowicie podstawce. Zresztą nie wiem, jakie masz modyfikacje graficzne. Ogólnie podoba mi się. Podoba mi się to zdjęcie. Tak sobie myślę. Kurczę, no. Myślę, czy dwie gwiazdki, czy trzy gwiazdki. Dwie gwiazdki na pewno, ale czy na trzy? W sumie to zdjęcie ma swój taki jesienny vibe, jak dla mnie, nie? Coś to zdjęcie ma, coś to zdjęcie reprezentuje. No, kurde, daję trzy gwiazdki. A masz ode mnie trzy gwiazdki, Kobar. Proszę cię bardzo, lecimy dalej. Ciulik, nie znam pana Ciulika. Zastanawiam się w sumie, któż to jest za osoba. Skąd ten chłop się tu wziął. Ale no dobrze, witam pani Ciulik. Nie kojarzę nikogo na lewie, że ktoś taki był. Ale no dobrze, jest taka osoba. ETS2 w trasie nowym nabytkiem. Nie jest zdjęcia, jest to Klagenfurt. Panie złoty. Opis do firmy i z powrotem Mantek X E6. Euro 6 mówisz. Uwaga, patrzymy. To też jest ładne zdjęcie. Tylko tak. A
Coś z tym zdjęciem chyba się stało. Zobaczcie po lewej stronie u góry. Jest jakby Jeffko. Co tu jest gra? Czemu tu jest Jeffko? Dziwnie to wygląda. Jakby to zdjęcie było jakieś wklejone. Podejrzana sprawa. Okej, okay, Manik też bardzo taki klasyczny. Okej. Okay. Wygląda spoko. Drugie zdjątko. No drugie zdjątko jest ciut gorzej. Chociaż widać, że tutaj troszkę to... To by miał swój klimacik, ale... Jezu, jaka rytmiczna muzyka się włączyła. No nie wiem, mam takie lekkie... Takiego lekkiego laga, co tu się stało na tym zdjęciu. Ale czy mi się ta... Czy mi się ten zestaw podoba? Ja ogólnie nie lubię w ogóle jeździć wywrotkami, jakby to dla mnie jest takie... Więc może też dlatego mi się to zdjęcie za bardzo nie podoba? Ciężko w sumie mi to ocenić. Tutaj wtapia się w tło ta lampa. Wiecie co daje dwie gwiazdki ode mnie, ciulik? Dwie gwiazdeczki ode mnie. Lecimy dalej. Delatosik, cześć Delatosik. Coraz wyżej, gdzieś w Norwegii. Skanie i przeczy podstawę kupiłem specjalnie do zdjęcia. No i Skaniula elegancko wygląda. Szkoda, że deszczyk pada. Tu widzę, jeździsz na długich. Okej, okay, chromowane. Tutaj. Może troszkę pod innym kątem bym zrobił, żeby uwidocznić to tło, które jest tam w oddali, bo jesteś gdzieś pewnie w terenach górzystych. Wiesz co? Dwie gwiazdeczki ode mnie, Delotosik. Dwie gwiazdeczki ode mnie. Nie jest to najgorsze zdjęcie, ale ciężarówka mi się podoba. Masz tutaj bardziej taką minimalistyczną, taką delikatną. Naczepa szału nie robi, ale myślę, że dwie gwiazdki mogę śmiało dać. Lecimy dalej. Michałek, symulator europejskiej ciężarówki 2, niebieski. Niebieski tier z beczką, znaczy się niebieska ciężarówka z cysterną. Okej, okay, zrozumieliśmy. Górzyczki, stacja paliw, zwykła ciężarówka z cysterną, co to opisywać? Volvo FH2. A, to z modyfikacji. 2020, 500 euro szósteczka. Okej. Okay. No i chłop chce mnie przekonać na McDonalda, ale w ogóle grasz na chyba wysokich ustawieniach. Zdjęcia wychodzą bardzo wyraźne, czyste. No... Mnie się aż przyjemne... W ogóle to Volvo jest świetne. Ładne jest to Volvo. Oh god damn it. Piękne jest to zdjęcie. Bardzo mi się to zdjęcie podoba. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę podoba mi się to zdjęcie. I ciężarówka fajna. I z tą cysterną nawet jako tako się współgra fajnie. Tło nie rozma... Choć kurde, delikatne rozmazanie też miałoby tutaj jakiś tam swój smaczek, nie? Wiesz co mnie najbardziej irytuje w tym zdjęciu? Ten słup tu. Tu. Go nie powinno tu być. A na przykład jakieś tam chmurki w tle. Też fajnie by to wyglądało, nie? Ale mimo wszystko ode mnie trzy gwiazdeczki lecą, bo naprawdę wolwiaczek, no ci powiem, maśniutko. No tylko tutaj bym wszystko coś delikatnie z tłem zrobił, ale ode mnie trzy gwiazdki. Peja, panie Peja, pan co lubi kontenerówką jeździć, kontenerami? Euro tak samo co z patelnią w kamieniołomach. Z patelnią? Czemu z patelnią? Katowice wleciało coś innego niż kontener. No właśnie. Scania R380, taki słabiutki. Highline. Okej. Okay. Taki skromniutki? Kurczę, szkoda, że zdjęcie jest takie delikatnie zamazane, bo widzę, że... Oj, tu chciałam. Widzę, że tak, kurczę... Ogólnie ciężarówka spoko. Znaczy kolor pomarańczowy bardzo mi odpowiada, co to jest trochę może lekko żółty nawet niż pomarańczowy, a tu... O, no to już lepiej. O Jezu, jak to wali tu ne... Oh, oh god damn it. Peja, kurczę. Chciałbym ci dać więcej, ale to aż razi w oczy, fe. I tu w tle nic ciekawego nie ma. To zdjęcie już byłoby lepsze, ale... Kurde, nie widać. Jest troszkę ciemniejsze tło. Nie wiem, czy ta naczepa jest zamglona. Coś tu jest nie tak ewidentnie z tym zdjęciem, no... Sorki Peja, no ale jedna gwiazdeczka ode mnie właśnie leci. Panie Nobel, Nobel, który już chyba nie jest na naszym kanale. Ale no, wysłał zdjęcie, to jego zdjęcie również ocenię. Euro Truck Simulator 2 na plaży Korsyka i Francja. A, Korsyka
taka Francja. No taka sobie firmowa ciężarówka. Sobie na plażę chłop jechał. Okej. Okay. Scania NG R 520 Kuni V8. Chrobaczek Transport. Ciekawie. Ojejku. Ogólnie spoko, ale tak nie. O nie, nie. O Jezu, Panie Złoty. O Matko Bosko. O Matko Bosko, Panie Złoty. O, ładnie co tak neonowo się świeci. Ale nie, to na dom. Chciałabym tu dać wysoką ocenę, kurde, ale nawet nie widać, że jesteś na plaży. Wysłałeś mi zdjęcie, że jesteś na plaży, a plaży nie widać. Tu neony też, kurde. Ogólnie skonfigurowane jest tak w miarę, nie? Szału nie ma, dupy nie urywa. No niestety. Jedna gwiazdeczka ode mnie Nobel. Ja bym chciał dać więcej, ale nie powala mnie to zdjęcie. Tytuł zdjęcia w ogóle jest trochę dla mnie nieadekwatny, bo nie widać, żebyś był na plaży, tylko gdzieś na jakimś placu bardziej. Brakuje mi gdzieś tam widoku na morze, jest tego, co właśnie napisałem. Dlatego mówię, że tytuły, opisy są też istotne, ponieważ ja zwracam na to uwagę, co piszecie. Jakby nie widzę tej plaży, nie widzę tutaj wody, nie widzę tutaj tego klimatu, więc ode mnie Nobel, przepraszam, no ale jedyneczka. Panie Fero, cześć Fero! Nowe malowanie do Scania S, stacja za Wrocławiem w Trasinek Gdońsk. O, chłop, co na Pomorze jedzie. Scania S 500 V8. O, to już zdjęcie, to. A to jest malowanie firmowe. LRN Transport, okej, okay, Fero. W sumie spoko się to komponuje, podobać mi się to. To mi się nie podoba, jest takie bardzo basic, nie? A tu... Oj, tu coś było przedkoloryzowane w sumie na tym zdjęciu. Ogólnie mgła, deszcz, fajny klimacik. W deszczu, ja już kilka razy wspomniałem, ciężko zrobić dobre zdjęcie. Ale wiesz co, Fero, gdzieś tam mi się to podoba, ta ciężarówka. Mimo, że tło słabe, daję ci dwie gwiazdki ode mnie, bo... Dwie gwiazdeczki ode mnie, myślę, Fero, że zasługujesz, bo to zdjęcie gdzieś ma ten swój taki klimacik. Nie wiem, patrzę na niego, mówię, wow, ładne, ale mimo wszystko, na przykład, no tak jak mówię, no tło tutaj za tym już tak, już słabiutko, no ale ogólnie jest spoko. Lecimy dalej. Panie Prybyć Toksyk, czas wrócić do domu, Madryt, okolice, powrót do domu, Mantek X, Euro 6, zielony wariacik, oczywiście te tutaj, to mi się nigdzie to nie będzie podobało, nie wiem czemu, przepraszam. Ale ogólnie wygląda on spoko. Czy tu się załapało? Kawałek lampy? No, musisz uważać na takie mini detale. Ale to tak wiesz, z przymrużeniem okra. Man top uset, okej. Okay. München. Co tam pisze? Center München? Autobusem jedziesz? Mamy mana. Tu mamy napis, tu mamy ostrzeżenie, okej. To już mogło być srebrne w sumie, żeby tak, takie odróżnienie było od koloru. A drugie? Drugie też, i to jest ładne, to w tle. Ja bym troszkę może inny kąt zmienił, żeby bardziej uwidocznić to tło z tyłu. Ogólnie zdjęcie mega spoko. O Jezu, lampa się nawet... No to jest ta lampa. Ta lampa się tu załapała. Podoba mi się to zdjęcie. Ma swój urok, ma swój klimacik. Ja myślę, że takie... Mocne dwie gwiazdeczki jak najbardziej się należą prypać. Proszę cię bardzo. Lecimy dalej. Cześć, pisarz. Siemano. Cześć, wysoko nad wodą. Norwegia, trasa przez całą Polskę, mówisz. Mantek XXL plus naczepa firanka. Wow, pisar. A to zdjęcie? Kurde, nie pod tym kątem. Kurde, ja bym uwidocznił to, że jesteś na tym moście. Że jest on wysoki, że jest długi, że wokół ciebie jest woda. Kurczę, brakuje takich elementów zaskoczenia, wiesz. Ogląda to taka osoba i mówi, wow, nie? Chcę coś zobaczyć. Tu faktycznie widać góry w tle, woda, fajnie. Tu, ale inny kąt. Trochę może bym... Ogólnie ten man taki trochę... Może tak many wyglądają, taki prostokąt, taki łops i łops. I tyle. I te światełka tak trochę nierównomiernie. Trzy, jedna tu, jedna tam, tutaj dwie. Ja bym popracował nad konfiguracją. Naczepa spoko, basic, ale tu bym popracował i nad kątem zdjęć. Bo tak nie ma tragedii. Znaczy, ogólnie no, szału nie ma, dupy nie urywa. Kurde,
fajny masz ten klimat tu gdzieś tam ujęty. No tak jak mówię, no ja bym bardziej tu uwidocznił, że jesteś na tym fajnym moście, że jest woda wokół ciebie, że są wysokie góry i tak dalej, nawet lekko, nawet zblurowane. Żeby to był taki minimalistyczny efekt, a żeby to fajnie wyglądało. No i tak jak mówię, no man jest totalnie do poprawy, więc ode mnie musisz mnie wybaczyć, drogi kolego. Halo. O, ale ode mnie jedna gwiazdeczka. Przepraszam, pisarno. Lecimy dalej. Igont. Cześć Igont. Siemano. Na warsztacie prypycią. O! Madryt, nowe ciężarówki. Man TGX Euro 6. Okej, czyli oceniam. O, ładnie, że ten manik się świeci. Okej, ale widzę, że bardzo basic. Mantrak Boost Center. Okej. Jeżeli mam mano ocenić, to taki skromniaczek. A tu? Okej, czy są to jest dwa zdjęcia z różnych. Dwa zdjęcia z tej samej lokacji, z różnych perspektyw. Perspektyw. No cóż mam ci powiedzieć, Ignot? No, jakby. Brakuje mi coś na tym zdjęciu. Jest to ciemne, okej. Okay. Ma to swój klimacik gdzieś tam, bo fajnie to się świeci, że są te światełka z tego serwisu, chyba tak? Coś na serwisie? W warsztacie to było, tak? Na warsztacie, właśnie. Ma to zdjęcie jakiś swój tam, gdzieś tam smaczek, nie? Ale czy to jest to? Czy to jest to, czego ja wiesz? Coś mi brakuje. Totalnie mi coś brakuje. Jakiegoś momentu zaskoczenia, albo. Czy pod innym kątem? Ja bym chciał zobaczyć, co tam dalej się dzieje za waszą ciężarówką, nie te naczepy, żeby bardziej uwidocznić, bo miejsce ogólnie na takie ciemne zdjęcie jest fajne, bo to fajnie w tle wygląda, to takie rozświetlone wszystko, nie? Ale mimo wszystko jest to zdjęcie do poprawy, więc nie pozostało mi nic innego, niż dać po prostu Ignot jedną gwiazdeczkę, ale myślę, że spokojnie poprawi zdjęcie i kolejnym razem może będzie ciut lepiej. Lecimy dalej. Maxi. Skania w trasie Katowice. Praca w trasie, bo kasa sama się nie zrobi. Co prawda, to prawda. Scania RJ730V8. O matko złoty, synu, toż tu nic nie widać. Co ja mam tu narysować? Nie no. I co ja tu ocenić? Ciemność widzę. Tak jak teraz, o. Ciemność widzę. O nie, kochany, jedyneczka leci, przepraszam. Znaczy jednak, i to jest zdjęcie, z którym był chyba wcześniej problem, bo... I ja, Bunny, wysłał to zdjęcie jak na telefon po prostu, nie? I ja już widziałam to zdjęcie. Mówię, Boże, piękne zdjęcie. No i słuchajcie, jest to piękne zdjęcie. Skania na tapetę. W Norwegii zdjęcie. Ja chcę wiedzieć, w którym miejscu to jest, bo naprawdę wygląda to kozacko. Skania w Holiday Style. Skania 650 SV8 na przelocie. No i to zdjęcie, przyznaję się, ja to zdjęcie już widziałam, bo tak jak wam kiedyś mówiłem, nie przeglądam wcześniej tych wszystkich waszych zdjęć, tylko oglądam je na sam koniec, dopiero tak jak teraz nagrałem dla was odcinek. Ale no już to zdjęcie gdzieś widziałem i ta Scania robi robotę. Mimo, że tu są światełeczka, tu coś jest troszkę nie tak, nie wiem o co tu jest grano, góra, okej. Okay. Rozumiem, tu jest jakaś spedycja, nazwa firmy, Intercolor, okej, okay. Swedish Passon, Tir, ciężar Scania, ciężarówka, diesel i tak dalej. Ma to swój smaczek. I na pewno lądują to na 3 gwiazdeczki. Z tego co pisaliśmy chyba w NextGena masz, więc no widać te efekty NextGena w tle. Więc naprawdę wygląda to znakomicie, więc 3 gwiazdeczki ode mnie. Lecimy dalej. Nielsonek, oj Nielsonek, tyżeś mi tu namącił, bo tyżeś są 3 zdjęcia w ciągu jednego tygodnia, a według zasad wysyłamy jedno zdjęcie, wysyłamy jeden post w ciągu 7 dni. Więc musisz na to zwrócić uwagę. Eurotrack Simulator 2, ciężki transport, miasto Mrągowo, powrót do domu, Scania Series 4, 480 koni, Euro 3, Lubryk, okej. Nie, to zdjęcie na pewno nie. To już tak coś tam ma, ale inne ułożenie kątu w ogóle, niepotrzebnie widać kawałek tego znaka. Bardziej jak już masz ten znak uwidoczniony, bym poprawił tą kamerę, niech już jest ten cały znak. Trochę może lekko pod innym kątem, ciężarówka wydaje się być ładna i spoko całkiem. No nie ukrywam, że to drugie zdjęcie, no to kompletnie się nie nadaje ten znak tu w tle, no. Nie zadbałeś tutaj o estetykę wizualną w swojego zdjęcia, więc no niestety.
Ogólnie widać, że grasz na fajnej grafice i tak dalej, więc musisz to dobrze wykorzystać, mordeczko. Myślę, że jakby to było pełne słońce, bardziej oświetlona twoja ciężarówka by była, wiesz, słońce wpływałoby na twoją ciężarówkę naprawdę. Mogło to być dobre zdjęcie, trochę pod innym kątem. Może bardziej bym się stanął gdzieś po tamtej stronie, żeby widocznić swoją naczepę. No coś bym tu pokombinował w tej kwestii, nie? Ale no powiem ci, że to zdjęcie w ogóle przegrywa. No nie. No właśnie, chciałam ci dać jedną gwiazdkę, ale widzę, że większość zagłosowało na dwie, a nawet na trzy. No, trzy na pewno nie. To w ogóle zdjęcie, to... Załóżmy, że nie widzę tego zdjęcia. Słuchaj, dam ci takie słabą dwójkę, dobra? Słaba dwójeczka, do poprawy, Mielsonek, do poprawy. Lecimy dalej. Zamykam okno. Och. Wieczorna sesja zdjęciowa mojej perełki. Nürnberg, czyli Niemcy. No taka, a nie inna ciężarówka. To coś z kablami powinno być srebrne, ale potem się otwoić żółte. Tam na dole zobaczymy. Scania R620V8 Euro 5 4x2 low deck. Okej. O matko. Mamo. Co tu jest? Co to ma być? Matko bosko. Cholino. No tło zajebiste ogólnie. Tutaj to się... Kurde, fajnie to wygląda, ale... No nie, nie, co jest? Czemu? Czemu to? Tu światełka, tu. Jezus Mariot. Nie, przepraszam, jedna gwiazdka, lecimy dalej. Halo, się coś zacięło, o. Polish Fun Truck, siemano Polish, cześć. Restauracja pod... Chciałem przyjrzeć pod złotymi tarasami, pod złotymi łukami w Ełk. A tak o, okej. Okay. Volvo FH16 540 koni, mechanicznik. O, maczuś, widzę. Ty chcesz mnie na maczkę przekonać? No popatrz. No i... A tu? No dobra, to już lepsze zdjęcie jest. Po co to? Bo macie, po co by tutaj... To nie jest ładne. Oczywiście to jest tylko moja opinia, komuś się to może oczywiście podobać. No mi akurat nie podoba mi się coś takiego. No cóż mam ci Polish Fun Truck powiedzieć, ciężarówka całkiem spoko, kadr do poprawki tu w ogóle, tak no, nie, chyba nie chcę tego zdjęcia po prostu oceniać, jak już to mi się tu bardziej podoba. No to model srebrny, o ile można. A, tu chyba zmieniałeś pas z tego, co widzę. Kurde, lekko kadr bym zmienił. Słońce by troszkę na ciebie świeciło, może trochę inaczej. Po tym zdjęciu nie wiem, co mam ci powiedzieć. Po tym zdjęciu już więcej. Cóż by ode mnie byś dostał, słuchaj. Co ty byś chciał ode mnie dostać, powiedz mi. Czy na dwa zdjęcie ty zasługuje? Tak jak w przypadku, słuchaj, to nie tak jak w przypadku Milsonka. Zostaniesz dwie gwiazdeczki, taką słabą dwuję. Słaba dwuja ode mnie. Lecimy dalej. Lindhum. Scania w deszczowy poranek. Drezno, wyjazd w trasie do Szczecina. Scania R730V8. Uuu. No, zdjęcia w deszczu ciężko się robi, ale tutaj tak nawet. I po co te lampy tu na dole? Halo, po co to? I znowu tu ulurowanie. Nie chcecie normalnie wykończyć z tym światłem. Jedno zdjęcie tylko. Cóż ja mogę tu powiedzieć, no. Wysyłacie mi trudne zdjęcia do oceny. To ja mogę wam przyznać, nie? Trudne zdjęcia do oceny mi wysyłacie, ale... Nie wiem. Napchany jest w tej ciężarówce. Tu. Inter, coś tam. Tu światełek. Tu titki. Tu misielinki. Tu światełka. Tu pipina za światełko. Znaczy, tu spoko wygląda. Tu światełka. Tu orurowanie, czy jak to się tam nazywa. Rejestracji nie widać. Za dużo się dzieje w tej Scanii. Strasznie dużo. Ale, kurde, ten kontener mi się podoba w połączeniu z tą Scanią. No i teraz, kurde, daj znać.
zestawów siarek. Pierwsza jedna gwiazdka czy dwie gwiazdki? Może tak samo w przypadku chłopaków dwie gwiazdeczki, ale taka słaba dwójka. Okej, Michałek, czerwony tiur. Budzisko przysięgraniczkie między Polską a Litwą, nie wiem co to opisywać. Scania R4 Series 420 euro dwójka. To jest taka starsza Scania i bardzo ładny. Kurde, Michał, ty masz jakiś taki wykokszony komputer i na dobrych ustawieniach w sumie grasz, bo ładnie to wygląda. Widzę, że trik wykorzystany ze skrętną kierownicą, dobra. Skrętnymi oponami. No i to zdjęcie mi się podoba. Minimalistyczne, skromne, gładkie, przyjemne. Patrzysz na to, wyostrzone wszystko w tle. Trzy gwiazdki do ode mnie. Proszę cię bardzo, Michałku, piękne zdjęcie. Choć lekko kadrem poprawił, żeby cała naczepa była widoczna. To byłoby to. Więc trzy gwiazdki ode mnie, lecimy dalej. Dymek D. Skandynawski sen, Stavanger, Norwegia, wyjazd promem na wschód, Volvo FH drugiej generacji. Ojejka, przepraszam. Czekajcie, co? Skandynawski sen mówisz. No bym na pewno poprawiłbym kąt zdjęcia. Nie, przepraszam, ale za to rurowanie muszę dać jedno. No nie być imię, no nie być imię, no. Po co? Lecimy dalej. Cześć, Galuś. Jezu, Galuś ma tu w kurde animacje. Zobaczcie, jak lecił. Zium. Euro Truck Simulator 2, tytuł zdjęcia, nie wiem. Pierwsze zdjęcie nie wiem gdzie, a drugie na bazie, nie wiem. No tytuł zdjęcia, nie wiem. Moja biała Scania. Na moich zdjęciach, na moim folderze, na moim profilu. No inny kąt bym ustawił. Mimo wszystko, że to zdjęcie ma jakiś swój smak. A. No tak środko oceniać nie będę, chociaż nie wiem po co ci ta wielka beczka. Więc bardziej mnie interesuje tutaj. No lekki może inny kadr bym postawił. Widzę, że masz trochę za tego zamglone tło z tyłu za ciężarówką. Nie wiem. No ja po prostu nie wiem co mam tu powiedzieć. Szału nie ma. Dupy nie urywa, mimo że fajna grafika i jest to, to zdjęcie miałoby potencjał. Troszkę bym inaczej może to zrobił. No tu nie oceniam, to jest dla mnie tu coś jest. Ręcznik, mydło, Boże złoty. Po co tyle rzeczy? Ale szanuję za pomysł w sumie. No przepraszam, no jedną gwiazdeczkę daje Galuś. No tu zdjęcie do poprawki, do poprawki. Prypeć Toxic po raz kolejny. Powrót na stare śmiecie, Klagenfurt. Dostawa z starym zestawem Scania 4 Series, czyli to jest starsza ciężarówka. O kurde, no popatrz. Ja dobrze widzę, to opony są brudne i zajebiście to wygląda. Do zdjęcia jak najmniej, naczepa też jest brudna. Prypeć. Ogólnie skaniula zarąbista. To zdjęcie już mniej mi się podoba, jest za bardzo przybliżone, ale to zdjęcie ładne jest. Poważka. I ładny kąt zdjęcia. Fajny efekt takich zardzewiałek w ogóle tutaj, to fajnie wygląda, jak zardzewiałe by było. Trzy gwiazdki ode mnie. Podoba mi się Prypeć to zdjęcie, bardzo ładne jest. Ach, co nie, coś potrafisz, słuchaj. Fero po raz kolejny, dzień dobry, w trasie Białystok Olsztyn, Volvo w trasie, Volvo FH16 2012, 540 koni, wyjeżdżasz z Białegostoku z tego co widzę. Kurde, troszkę inny kąt, trochę bym popracował nad zdjęciem, nad światłem, bawienie się tymi ustawieniami. I co ja mam ci... I co ja mam ci tu dać, powiedz mi? Kurde, no... Tu słabo widać ciężarówkę, tu zaś nie do końca ją widać. Fero, popracuj nad zdjęciami, mordeczko. Jedna gwiazdeczka, lecimy dalej. Zamykam okno. Chłopcze, znowu okno chcę zamknąć, no. Odpoczynek, a po odpoczynku czas na zameldunek. Mannheim, czyli miasto w Niemczech, Scania. Co tu więc opisywać? Scania R530 V8 euro 5, 6 na 2 możliwością podniesienia, czyli 6 na 4 to może podniesienie jest wtedy 6 na 2. Naczepa pod kontenerówkę.
kontenery. Kuba, Scania. No, Scania teraz tak... Za dużo. Trochę za dużo tych światełek. Ale tu za dużo czerwonego jest według mnie, wiecie? To się za bardzo wszystko zlewa. Nie ma kontrastu. Lekki brak chromu, bo nie ukrywam, gdzieś tu chrom bym dodał, żeby przebić to malowanie. Taka trochę mapa biało-czerwona, nie? Trochę za dużo tych światełek według mnie. Kuba, kurczę, no. Miałby za gdzieś twój potencjał, no. Ale tego potencjału po prostu, no nie ma. No, to zdjęcie to w ogóle, to zdjęcie jak już bardziej, ale... No, soreczka, Kuba, wybacz mi, ale zostawię ci jedną ciasteczkę. Lecimy dalej. Panie Ciulik! Ciulik, czas na szybki odpoczynek i wyjazd Katowice, no znaczy Katowice i okolice. Odpoczynek, wyjazd firmy Renault Range TCK. Czyli to jest Renault Range, tej tylko w mniejszej wersji, czy co? Patrzymy, no to jest ładne zdjęcie i to mi się podoba. Chociaż, w ogóle nie, jakoś nie za bardzo, podoba mi się zdjęcie. Ale na przykład nie podoba mi się już ciężarówka, co jest już jeden minusik. Fajnie, że są brudne opony i zardzewiałe, tu masz takie fulkanówki. Ale no, no ciężarówka nie, ciężarówka do poprawy. To zdjęcie już bardziej. Chociaż nie podoba mi się, że masz tutaj na szybie te proporczyki jakoś... Nie, wydaje mi się, że te proporczyki bardziej szpecą niż dodają tutaj wdzięku. Więc co? Za to drugie zdjęcie dajcie dwie gwiazdki ode mnie. Okej? Okay? Ładne zdjęcie. Nie ukrywam, troszkę ciężarówkę zmieniłem na coś innego, bo ta ciężarówka coś mi tutaj, ona po prostu nie leży. Lecimy dalej. Panie Kiwi, Kiwzi, przepraszam. Przejazd przez Polskę, Polska Warszawa, Scania przez Polskę. Scania 730 S. V8, o jest, ale fajne, wieża Eiffla ujęta, wieża Eiffla, Pałac Kultury i Nauki jest ujęty, no tego zdjęcia tu nie ocenię, no nie, to kadr zły, ustawienie, ajć, pieruna Kiwzi, do poprawy chłopaku. Eurotrack Simulator 2 w trasie okolica Paryża, Nicepack, o kurde, nie przywitałem, cześć Nicepack, cześć, Volvo, Volvo XD, Volvo FH16 750 kuni, no i to jest tak samo jak poprzednio, jak Kiwzi, kurna bela kaczka, Halena, jak tak można, no? Nie, nawet ja nic już nie powiem. Nie, no ogólnie, kurde, kar do poprawy, otoczenie trochę, bo to takie nudne trochę, Wow! American Truck Simulator. Szybka fotka! Los Angeles. Drodzy po załadunek. Po załadunek. Ładunek. Jest Kaskadia. No to... To zdjęcie to... Takie. Tylko szkoda, że nie jest Full HD, ale no... Jest w większym rozmiarze. Ale ci powiem, kuźwa. Wow. Wow! Po prostu wow, wow, wow. Trzy gwiazdki ode mnie, bo naprawdę to zdjęcie robi robotę. Naprawdę mi się i ten klimacik taki, właśnie tej takiej Ameryczki, nie? Kurde, te takie przeszklane, nowoczesne, ta takie nowoczesna architektura, palma, roślinność, fajnie, że to jest takie delikatnie zamazanie, no po prostu sztosik. Trzy zdjęcia ode mnie. Aha, jasne. Lecimy. Panie Michał, ciężarówka bez naczepy, Gothenburg. Transport i rozrywka. Volvo FH500 Euro 6. Mamy samotne Volvo. Okej, okay, chciałeś zaznaczyć, że jesteś w samej Volvo. Ja, fajne, okej, okay, pomysł na to zdjęcie jest fajne, tylko ja bym trochę może z innej perspektywy bym stanął. Bo nie ukrywam, kurczę, nawet ładnie by to wyglądało, ale gdzieś tam inny kąt, inna perspektywa, inne ustawienie. Ciężarówka spoko. Jak dla mnie dwie gwiazdeczki ode mnie, Michałku. Lecimy dalej. Panie Rafale, DAF w trasie Bordeaux, jedziemy na pusto, tirem, DAF XF 106, E6, 520 kuni mechanicznych. O Jezu, ja się świeci jak choinka, choinka na święta, za dużo świateczek, tu, dać tu, to już na dole by starczyło.
trochę bym odróżnił kolorami, bo wszystko jest tak trochę napaćkane, nie? Tu jest jakieś AF, nie wiem o co chodzi, DAF. Nie zdjęcie. Frezi. O matko, ile proporcików! Panie złoty, synu! Minimalizm w dzisiejszych czasach jest fajny. Za dużo, za dużo, za dużo, mimo że kadry masz fajne, ale za dużo tego. I co to jest? DAF? Czemu ty nie pisze nigdzie DAF? To jest takie smutne w sumie. Nie ma żadnej informacji, że to jest w ogóle DAF. Znaczy, no jest tu informacja, no ale whatever, no. Sorry, Rafałku. Jedna gwiazdeczka ode mnie. Lecimy dalej. Zamykam okno po raz trzeci, słuchajcie, załadunek w firmie ITCC, ICC, nie wiem jak to czytać dokładnie, Austria, a tak dokładnie to mieście w Lis. Scania na załadunku, nic dodać, ani nic ująć. Scania R500 Euro, co? Scania R500 V8 Euro 5, 6 na 2 na 4, naczepa podkontenerowa. Rozumiem, że to jest to sama Scania, Boże. Okej, okay, ale to masz inne malowanie, to jest czarne, nie czerwone. No i to, na przykład to drugie zdjęcie już lepiej wychodzi, chociaż... Kurczę, no tak... Tu nie widać napisu Kuba, Intercolor, Scania. Ach, ach. Okej, okay, dobra. Mogę powiedzieć, że to zdjęcie jest dobre. Po prostu jest dobre. Ode mnie dwie gwiazdeczki. Zamykał okno. Proszę cię bardzo. Markon, panie Markon, przygotowania do trasy w Luksemburgu, tankowanie i pakowanie się do trasy Volvo FH Globotter XL. Ciemno to jak w życiu, nic nie widzę. A tu? Okej, okay, zrobiłeś to samo zdjęcie, tylko że w jasnej porze i ciemnej porze. No nie, tu tak pięknie, zobaczcie, dwa światełka, tu to, a tu pusto, tak. I to rurowanie. Czemu? Po co to rurowanie? Ja się zastanawiam, po co? Przepraszam, no, Markon. Jedna gwiazdka ode mnie. Lecimy dalej. Panie Peja, po raz kolejny witamy serdecznie. Miętowy miętus. Miętusek. Okoliczność Sztokholmu. Tankowanie do pełna. Volvo FH500 2012. Widzę, że kontenery wróciły. To jest ładne zdjęcie z ujęciem cen na stacji. Okej, okay, to nawet spoko wygląda, mimo że gdzieś tam już ucięty ten kart. Nie ukrywam, że to troszkę boli w moje oczy. Ale okej. Okay, jakby przymykam na to moje oczy. Nie od tyłu, no to już mnie ciekawiej wygląda, jakby nie zachęca. Nie zachęca mnie w ten sposób. Więc ode mnie? Nie. O nie. Dwie gwiazdki. Takie słabe dwie gwiazdki. Chciałem dać powiedzieć mocno dwie gwiazdki, ale za to rurowanie słabe dwie gwiazdki. Ode mnie. Okej, okay, lecimy, słuchajcie, dalej. Mamy po raz kolejny pana Prypecia Toksyka. Skania przez świat. W miejscowości Kowno, dostawa napojów dzik. Scania R730 Kuni. No i to też wygląda bardzo fajnie, bardzo subtelnie. Co ten dzik taki spłaszczony? Co on taki malutki? No. No to brakuje mi ewentualnie właśnie tych światełek, tak żeby dopełniał tą górę. Ale ogólnie wygląda sympatycznie, więc Scania też taka całkiem okej. Okay. No mówię, te proporcjeki, no to już tak w miarę się nie rzucają w oczy. Ogólnie zdjęcie ładne. Zdjęcie mi się, słuchajcie, podoba. Podoba mi się, mimo że ta Scania tak trochę za bardzo basicowo wygląda, nie? Tu będę dał się tylko to, może chromowane, będę, żeby przełamać kolor. Ale ogólnie jakość zdjęcia jest bardzo fajna. Słuchaj, ode mnie mocne dwie gwiazdki. Prypeć, proszę cię bardzo. Panie Micho, cześć Micho. Siemano. Wierny, o jaki kotyacek. Boka kotycka. Matko boska, nie widziałam tego. Wierny gryf, traca pomiędzy Oslo a Bern. Spokojna lodóweczka. Scania Streamline jakąś śmigasz. Ociec, o Boże, tu światełka. Jeszcze brakło tutaj i gdzieś tu na środku. A tu są. O, goddammit. A drugie zdjęcie? To wygląda jak z jakiejś gry. Z jakiejś bajki w sumie, nie? To drugie zdjęcie. Ale ty tu szarżujesz, widzę, na drogach. Za dużo światełek. Za dużo światełek, chociaż ogólnie jakby zdjęcie w tło tu jest akurat fajne, to mi się tam trochę podoba, może za bardzo nasycone jest.
Tu w deszczu fajnie ci zdjęcie wyszło, mimo wszystko. Więc co? Ode mnie takie słabe dwie gwiazdki, słabe dwie gwiazdeczki ode mnie. Lecimy dalej. Cześć Michałku, ze swoim wolwiaczem. Wszystkiego najlepszego. Ach, wysłałeś to w swojej, a dziękuję bardzo. Gdzieś w fińskich lub szwedzkich haszczach, nie wiem, niebieski. Tier. I jakby co, lusterkiem soprowane, tylko zwykły plastik. Okej, okay, Volvo FH 500 euro 6. No ja bym podstawił, że to jest chrom, a widzisz, to jest jednak plastik. Ogólnie podoba mi się ten zamysł tego zdjęcia. Zobaczcie. Standardowa ciężarówka ze standardową naczepą. Volvo tutaj bardzo fajnie skonfigurowane, z tego co widzę, ze swoim... Michał? A no tak, no Michał wysłał. Michał, tutaj chyba jest twoja miejscowość, w której mieszkasz. Tutaj masz jakieś proporczyki, które są takie bardzo delikatne. Firanka mi mam, bo mi się nie podoba, ogólnie nie lubię firanek. Tu bym delikatnie światełka dołożył i ci powiem, tu bym dodał, że tu będzie ta zasłona, żeby była, to też fajnie by wyglądało. I to wygląda bardzo fajnie. Tło w tle też spoko, troszkę do poprawy może ta ciężarówka, ale to już twoje gusta jakby, nie? A Polska tu pisze. Okej. No, co ci mogę powiedzieć? Mocne dwie gwiazdeczki ode mnie. Gdzieś tam bym dodał może jakiś taki lepszy akcent, wiesz, jesteś w lesie, bo jesteś, ale nie ukrywam, że gdzieś tam coś, jak taki smaczek fajnie by było, żeby był, nie? Lecimy dalej. Cześć, Kiwzi. Lecimy na Danię. Okej, okay, okolice Frankfurtu, Niemiec, spokojne jazdy z podkontenerówką. Scania S 730 koni V8. Okej, okay, mamy Scaniule przed nami, słuchajcie. Nie wiem, jak on skomentować to zdjęcie. Tutaj też światło pada, które jest chyba na parkingu czy na stacji. Tak bim bam bom, nie do końca mi się to podoba. To zdjęcie, to ujęcie tego zdjęcia, macie swój taki pomysł, fajny gdzieś tam vibe na to, ale coś tu nie pykło, coś tu nie pykło, słuchajcie, coś tu nie pykło. Kiwzie, ode mnie jednak gwiazdeczka, ok? Lecimy dalej, słuchajcie. I mamy Heheszek, czyli osoba, która, no właśnie, wygrała, słuchajcie. Drugi odcinek oceniamy ciężarówki, może tym razem też mu się uda, a może jednak nie, zobaczymy. Tytuł zdjęcia krajówka, miejsce zdjęcia Polska, DAF pędzący w sino w dol, DAF XF 105. No i znowu jest to zdjęcie, które normalnie patrzę i widzę zarąbiste zdjęcie, nie? No po prostu to zdjęcie, wow! Mimo, że ja DAFa nie lubię, XF-a i tak dalej, to zdjęcie robi swoją robotę. To już nie, ale to zdjęcie jak najbardziej ode mnie trzy gwiazdki, śmiało, bo normalnie, no podoba mi się to zdjęcie. To zdjęcie tak, tego drugiego mogę sobie odpuścić, to już nie wygląda tak efektywnie jak to, więc naprawdę to zdjęcie robi robotę, więc ode mnie trzy gwiazdeczki dla ciebie. Lecimy dalej. Maxis Maxis. Odpoczynek w warsztacie. Gdzieś w Austrii zawieziono ładunek i należy się odpoczynek po trasie. To prawda, to prawda. Scania R4 Series V8, słuchajcie. I co my tu... O, matko. No i co ja mam tu ocenić? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? No, no słuchaj, no Maxi, no. No tak, no. No sorry, no. No wybacz mi, no. Ktoś do nowe trzy gwiazdki, zobaczcie. Można i tak. Lecimy dalej. Panie Ciulik. Witamy po raz kolejny. Bardzo dużo jest pana dzisiaj, ale fajnie, okej, okay, spoko. Co mamy? Powrót do domu. Gdańsk okolice. Budynek zawieziony, więc czas na powrót do domu. Prawidłowo. Scania S V8. Uuu, taka masywna to Scania, ci powiem. Choć to rurowanie, no po prostu... Nie, ja się wykończę. Nie, to dobra, to zdjęcie było pierwsze lepsze. Coś ci mogę powiedzieć, drogi kolego Schmidt, fajne, fajne, tu masz tą naczepkę. Ale no... No co do Scani, no to dwie gwiazdki ode mnie, no. Kurczę, ogólnie zdjęcie fajne, pomysł fajny, kąt kadr też jest fajny. No wie, tutaj bym do zwykłe światełeczka niż to, co masz teraz. Tutaj bym wyrzucił to aurorowanie w ogóle. A ogólnie jest to ładne zdjęcie, ładne, dopracowany kadr i tak dalej, więc
Wygląda spoko, ciężarówka do lekkiej poprawy, 2 gwiazdki ode mnie. Kurczę, herbata mi się kończy, no. Rajes Topo, Boże kochany. A osoba, której też już nie ma. Okej. Okay. Nowa skaniula do firmy, gdzieś w webie. Fotki nowej skani. Skania XS Next Gen 560V8 Luf Deck. No i to zdjęcie jest ładne, słuchajcie, widać. Zobaczcie, porównanie do osoby poprzedniej, która wysłała na plaży, gdzieś tam na plaży jest. Zobaczcie, tu widać, że on jest gdzieś nad wodą. Tą latarnię w tle, tutaj, że jakieś są morskie, tak wiecie, ten transport morski, tu są jakieś te dźwigi, nie dźwigi. Jak zwał, tak zwał. Tu chyba kawałek statku jest. Ja bym trochę może poprawił ten statek, żeby lepiej było widać, ale no ogólnie kadr bardzo ładny kadr. Skaniula no już ma... Mam inaczej większe wątpliwości. W nocy też widzę, że to ładnie wygląda. To można było fajnie wykorzystać w nocy, bo nie ukrywam, te światełeczka tu tak... Za okolice, za zamysł i tak dalej, daję ci 2 gwiazdeczki. Ode mnie 2 gwiazdki dla ciebie. Lecimy dalej. Zamykam okno. Pan znów zamyka okno, no. W drodze na załadunek w Hanover, czyli gdzieś tam w Niemczech. Zwykły zestaw, który można spotkać na drodze. No i ja też go spotkałem. Renault Range T 480 Kuni plus naczepa Wielton Plandeka. Okej. Okay. Czyli jak Plandeka to jest odsuwana, nie? Dobrze, pamiętam, chyba tak to było. Tak to się chyba nazywało. Ogólnie tak. Renault Range T klasyczny, standardowy, bez bibelotów, bez dodatków. Smutny trochę. Ogólnie w Renault Range T coś mi tu brakuje na środku, żeśmy do tego doszli wspólnie, że coś tutaj brakuje. Jakiś napis Renault czy coś takiego. Ogólnie ciężarówka jest ostra, po czym po ciężarówce dalej robi się chyba zamazane. Czy taki był zamysł? Nie wiem. Wow! Co to było teraz? Kurde, zdjęcie do poprawy, no. Ogólnie klimacik fajny. Zachód słońca, to bym troszkę poprawił ten zachód słońca. Troszkę bym spersonalizował ciężarówkę i tak dalej. Ale jako, że okolica fajna, zamysł fajny, zdjęcie ostre, wyostrzone, fajne. Taką... taką słabszą dwuja. Takie słabsze 2 gwiazdeczki ode mnie. Lecimy dalej, słuchajcie. Ferro, po raz kolejny. Dzień dobry. Rozładunek Marsylia i Francja. Rozładujemy się. Mantek X, XLX plus naczepa Kronka. No. I mimo, że to jest taki basic, czarna ciężarówka, czarna naczepa. Wygląda to fajnie. Podoba mi się, urzekło mnie i w deszczu zrobione dobre zdjęcie, fajne zdjęcie. Więc ode mnie 2 gwiazdeczki, słuchaj. No. Ma to gdzie swój klimat. Ma to gdzie swój taki mały promyczek nad tym wszystkim. No nie ukrywam, lepiej konfiguracja może gdzieś tam w deszczu, lepiej wychwycony moment, ale ogólnie 2 gwiazdki ode mnie. Panie Peja, zaś kontenery mówisz, jakby nie kończysz z tym. Bogi style, port w Gdyni na promocie, czarnutka skaniula Dawidka. Peja, to Dawid ma na imię. Dzień dobry, Dawidzie. Okej, tak z przykrycia, ukrycia, okej. Ma to jakiś fajny pomysł. No, to zdjęcie, no nie. To zdjęcie byłoby do lekkiej poprawy, trochę bliżej, trochę ująć tam w tle właśnie te kontenery. Fajnie by to wyglądało. Tutaj tak niby troszkę spod byka, troszkę nie. Gdzie to zdjęcie? Kurna. Do poprawy. Do drugie zdjęcie w ogóle, no. To pierwsze jednak gdzieś tam ma ten swój klimacik. Nie, to urorowanie. Nie, przepraszam. Ja przepraszam, bo ja chciałem ci dać 2, ale za to urorowanie masz kurna jedno w dół. Nie ma tak dobrze, nie ma tak dobrze. Panie Prypeć! Na parking Hanover. Czas na odpoczynek DAX. Może DAK od razu. DAF XF. Czemu to jest żółte? Co tu się stało? Ogólnie DAF X spoko. Gdyby nie to światełeczka, ja bym to wypierdzielił i to, zostawiłbym tylko faktycznie to. Tu te 2 te światełeczka, tu bym u góry dał normalnie lampy. To by mogło być spoko, ładnie to. Ogólnie ten Dafik ładnie się prezentuje ze Schwarzmillerką. Czarny Dafik, biały też fajnie się prezentuje.
Jednak tak jak mówię, ten żółty tu nie pasuje, te światełeczka tutaj, ja zostawię tylko tu, tu i tu. Jakby nie ma co tutaj za dużo dawać. Minimalist jest naprawdę teraz na czasie ode mnie. Mijam wszystko dwie gwiazdki, bo i kadr ładny i ogólnie zdjęcie mi się podoba. Tylko gdzieś tam mam małe ale co do ciężarówki. Okej. Okay. Panie Michałku, cześć Michałek, po raz kolejny, dzień dobry. Skania, która jeżdży na konwojach, ale bez modów, gdzieś we Włoszech. No do tego zdjęcia użyłem moda na naczepę. Z konia S730 koni V8. Okej. Okay. No to nie. To ci powiem, Michał, że gdzieś tam Volvo, które podesłałeś, czy nawet to Volvo, według mnie jest lepsze od tej Scani, którą tutaj masz, ze względu na to, że tu jest Może nie ten kolor po prostu. Ja bym tu mimo wszystko dał tu czarny, tak żeby to faktycznie było widać, bo tak to się zlewa trochę wszystko ze sobą, wiesz? No, tu bym coś może dodał, wiesz, ten chrom, czy ten plastik, ten czarny na przykład, żeby mimo wszystko odróżnić ten kolor. Nie wiem, co to jest za kolor, miętowy, niebieski, turkusowy, o, turkusowy może bardziej. Jakoś bym to wyróżnił, odróżnił, nie? No, delikatna poprawka. Myślę, że dwie gwiazdki jak najbardziej się należą. Panie Igont, witam po raz kolejny. Postój w trasie. Proszę cię bardzo, w Klagenfurt. Przerwa na odpoczynek. Mantek X Euro 6. I teraz pytanie, co ja mam patrzeć? Rozumiem, że to jest twojego kolegi. Ogólnie zdjęcie ładne. Na przykład zdjęcie w porównaniu do tego, co miałeś na stacji, nie na stacji, tylko w warsztacie. To zdjęcie i ułożenie tego, że trit jest trochę ułożony, trochę naczepy widać, trochę trawy widać. Lekko jest zdjęcie pod dołu, nie? Super to wygląda na moje. I w tle, że tutaj się świeci. Kolega ma tak trochę nawalone z tego, co widzę, ale ty widzę bardzo w klasykę poszedłeś. Mimo wszystko nie ukrywam, zwykłe lampy u góry bym dał, też by spoko wyglądało. Ogólnie dwie gwiazdki ode mnie i gonot. I co dalej? Ej, to już jest wszystko? O kurna, halela. No dobra, popatrzmy tam, gdzie mamy trzy gwiazdeczki w takim razie, żebyśmy mogli wyłonić jednego zwycięzcę. Nie ukrywam, że jakoś wydaje mi się, że w tym odcinku był taki lekki problem, bo nie było takiego wow. Chyba nie było takiego wow, że po prostu się zakochałam w zdjęciu. Mamy Dafika Heszek, tego Dafika, bo naprawdę to zdjęcie robi robótkę. Co my jeszcze mamy? Ja widzę, że ogólnie większość oceniam na dwie gwiazdki albo na jedną w sumie, nie? Okej, okay, ta kaskadia skradła moje serce, to prawda, to normalnie, och. Jak to zobaczyłem, to ach, piękne, piękne. Ale co jeszcze, co jeszcze? Okej, okay, Prypeć Toksyk. Nie wiem, jak się chłopak nazywa na YouTubie, ale ogólnie to zdjęcie jest ładne. Jest ładne, jest inne, jest... Ciekawy jest efekt zabrudzenia tego przede wszystkim. Kurczę, fajne jest to zdjęcie. Dobra. Michałku. Okej, okay, Skaniula. Skaniula też robi robotę. Czy coś jeszcze? Czy coś nięcie? A tu jeszcze jest ładne zdjęcie. Okej. Okay. Ryczku, ja wiem, że jest trzecia w nocy. Spokojnie, nagraj to sobie i wtedy pójdziesz odpocząć, słuchajcie. Szukam zwycięzcy, słuchajcie. Okej, okay. Tu mamy Kobara. Tu mamy Michała z McDonaldem w tle. Co mamy jeszcze? Co my tu mamy jeszcze? Mamy ja, Bunny. Okej. Okay. Co jeszcze? Co to było jeszcze? Muszę tak wiecie się rozwinąć. Mam kolejny raz Michała. Lekki kadr, delikatnie inny. Może miałoby nawet swój, wiecie, taki smaczek. I teraz co? Albo to, panie Prypeć, to pierwsze zdjęcie, jak już mi się mega podoba. W to może byśmy nawet mogli pójść, słuchajcie. Edeka. Taka naczepa całkiem inna.
No albo w to. Tylko kurczę, to zdjęcie nie jest Full HD i tak trochę martwi mnie to, jak to wyjdzie mi, jakbym chciał zrobić to Full HD zdjęcie. No ale dobra, lecimy sobie dalej. Coś jeszcze tu mamy? Okej, okay, pan Heheszek. No ten Dafik to skradł mi serce jakby. Co, znowu pan Heheszek miałby wygrać? Powiem wam tak. To zdjęcie by wygrało, gdyby... Gdyby ono było Full HD, bo ogólnie zdjęcie jest przecudne. I nie ukrywam, Full HD by to zrobiło trochę większą robotę. I temat w ogóle, żeby to było do ATS-a jakby nie, bo nie ukrywam, no większość, prawie wszystkie zdjęcia były związane z ETS-em i tak nie chciałbym nagle wkładać tutaj ATS-a. Może kiedyś zrobimy taki sobie miesiąc cały, że tylko ATS-a sobie zrobimy. Zobaczymy, słuchajcie. Kurde, chyba to zdjęcie. Panie Prypeć, co pan Prypeć na to? To zdjęcie jakoś próbuje mnie przekonać. To byłoby lekko do poprawki. No to jest też kurde fajne, ale... Dobra, ja myślę, że mamy chyba zwycięzcę. Chyba mamy zwycięzcę. Panie Prypeć, nie wiem, czy pan jest jeszcze na moim YouTubku. Mam nadzieję, że pan jest i pan żyje sobie świetnie. Ode mnie serduszko, jak dla mnie to zdjęcie dokładnie wygrywa odcinek trzeci naszego spotkania. Słuchajcie, to zdjęcie wygrywa i przy tym zdjęciu sobie zatrzymamy. Słuchajcie, to zdjęcie jak dla mnie jest sztosem. Ładne jest zdjęcie, ładny kadr jest według mnie. Tak naprawdę w postprodukcji nie muszę za wiele robić, tylko po prostu wrzucić. I tyle, słuchajcie. Bardzo mi się podoba to zdjęcie, więc gratuluję. Brawo, panie Prypeć. Brawo, brawo, brawo. Gratuluję serdecznie. No i co? Mam nadzieję, że odcinek trzeci z Oceniacie Żerowek wam się spodoba. A jeśli wy chcecie wysłać swoje zdjęcie, możecie już wysyłać, ponieważ już... możecie już wysyłać, przepraszam bardzo, nie dzisiaj, ale już jutro. Ale dzisiaj już was zapraszam na mojego Discorda. Już jutro, około godziny 12-13, kanał Oceniacie Żerowki znów zostanie ponownie otwarty i przez cały miesiąc, prawie przez cały miesiąc będzie można wysyłać zdjęcia, ponieważ teraz od 2 października do 26 października będzie trwał ten taki okres wysyłania, słuchajcie, zdjęć do oceny, ponieważ 29 października chcę, żeby się pojawił kolejny odcinek z Oceniamy Ciężarówki na moim kanale. Ja teraz z tego miejsca będę się z wami żegnać, będę się ogarniać powoli do spania, a mam nadzieję, że wy spędziliście miło czas oglądając właśnie ten materiał. Mam nadzieję, że się podobało. No i co? Trzymajcie się. Do zobaczenia. Przyczepności szerokości na drodze. I pa, pa! Brawo, Prypeć. Brawo, brawo.